Parę dobrych lat temu, gdy smartfony dopiero wchodziły na salony, był pewien parametr, który wówczas praktycznie nikogo nie obchodził. Dziś zaś potrafi być najjaśniejszym punktem w specyfikacji danego modelu. A mowa oczywiście o mocy, z jaką smartfon jest ładowany. Jakieś 10 lat temu praktycznie nikt nie zaprzątał sobie tym głowy, a dziś producenci licytują się na coraz wyższą moc ładowarek i coraz krótszy czas ładowania. I tak dziś, w 2023 roku, każdy z nas pewnie ma w domu co najmniej kilka różnych ładowarek, każdą o innej mocy i amperażu, a do niektórych smartfonów sami producenci już nawet ładowarek nie dodają. Wobec tego być może należy zadać sobie pytanie, czy ładowanie elektroniki ładowarką mocniejszą niż oryginalna może uszkodzić ładowane urządzenie? Dziś szybka odpowiedź na to pytanie. No i tak naprawdę ta odpowiedź jest faktycznie prosta, no i przez wielu z Was pewnie sprawdzona na własnej skórze. Jeśli podłączycie smartfona do ładowarki o maksymalnej mocy wyższej niż ta obsługiwana, to nic złego się nie stanie. W ogromnym uproszczeniu i bardzo obrazowo, jeśli mamy, dajmy na to, ładowarkę 30-watową, a smartfon obsługuje maksymalnie 15 W, no to właśnie on zdecyduje, że z ładowarki pobierze prąd o mocy 15 W, a nie zaś ładowarka będzie pchała w niego tych watów 30. I tak w zasadzie jest niemal z każdą ładowarką, która dołączana jest do współczesnej elektroniki użytkowej. To właśnie ten postęp technologiczny sprawił, że trudno, tak naprawdę mówiąc potocznie, spalić jakieś urządzenie. Tego, by wszystko się zgadzało, pilnuje zaawansowana elektronika. Ponadto po to między innymi powstają właśnie różne standardy ładowania, takie jak Quick Charge czy Power Delivery, które spotykamy już nie tylko w smartfonach, ale i też laptopach, czy też innej elektronice użytkowej. Można by sobie to wyobrazić w prosty sposób. Smartfon czy tablet, czy też inne urządzenie niejako dogaduje się z ładowarką na temat tego, jakie napięcie i natężenie powinien mieć optymalny prąd do ładowania tegoż właśnie urządzenia. Jeśli jednak macie jakiekolwiek wątpliwości, no to warto pamiętać o tym, że każda ładowarka ma gdzieś na obudowie podane dane, jaki prąd wejściowy obsługuje i prąd, o jakim napięciu i natężeniu jest na wyjściu. Kiedyś bardzo często konkretny zasilacz czy ładowarka do konkretnego urządzenia oferowała obsługę napięcia i natężenia stricte dla danego urządzenia. Obecnie znakomita większość ładowarek działa poprawnie w całych zakresach. Ta ładowarka na przykład wymaga do działania prądu o napięciu od 100 do 240 V i amperażu maksymalnie 1,5 A. Dzięki temu na przykład będzie działać choćby w USA, gdzie w gniazdkach jest prąd o napięciu 120 V. Natomiast na wyjściu może mieć napięcie 5, 9, 12, 15, 16 czy też 20 V o różnym natężeniu, w zależności z którego tego wyjścia USB tutaj korzystamy. Jeśli zastanawia Was, ile watów daje dana ładowarka, no to nic prostszego, po prostu mnożycie napięcie przez natężenie, wolty przez ampery i macie wynik. Generalnie warto trzymać się zasady, by używana przez nas ładowarka lub zasilacz miał napięcie wyjściowe dokładnie takie, jak to obsługiwane przez urządzenie, oraz amperaż taki sam, bądź też wyższy. W przypadku nowszej elektroniki lub urządzeń ładowanych przez USB-C, no taka wiedza w zasadzie nie jest niezbędna, bo o wszystko dba sama elektronika urządzeń, ale jeśli mamy na przykład starsze modele laptopa, telefonu lub jakieś inne jeszcze starsze bądź prostsze urządzenie i chcemy do nich dobrać jakiś zasilacz, na przykład o takiej okrągłej wtyczce, no to zdecydowanie warto sprawdzić wcześniej wszystkie zalecane przez producenta parametry. One z reguły zawsze są gdzieś podane, czy to na instrukcji obsługi, czy to też na obudowie, gdzieś w pobliżu właśnie złącza zasilania. Na koniec przestrzegam Was też przed okazjami takimi jak szybkie ładowarki z AliExpress za kilka złotych. Zdecydowanie nie jest to sprzęt, któremu można bezgranicznie ufać. Być może naładuje on nasz telefon bądź też tablet, ale często też nie oferuje jednocześnie zaawansowanych zabezpieczeń antyprzepięciowych. Urządzenia te często są też zbudowane z niskiej jakości komponentów bądź też kiepsko radzą sobie z odprowadzaniem generowanego w trakcie ładowania ciepła. No i rzadko oferują też faktycznie taką moc, jaką deklaruje sprzedający. Optymalnym rozwiązaniem są ładowarki dedykowane dla konkretnego urządzenia, bądź też markowe, uniwersalne modele, które niestety będą kosztować trochę więcej niż kilkanaście złotych. Nie warto jednak ryzykować uszkodzenia telefonu czy komputera za kilka tysięcy. Taka oszczędność może być naprawdę tylko pozorna. Jeśli szukacie dobrej, uniwersalnej ładowarki, no to pod tym materiałem zostawiam Wam linki do kilku popularnych, sprawdzonych modeli z oficjalnej polskiej dystrybucji. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko życzyć Wam wielu bezproblemowych i szybkich cykli ładowania, a dziś się już z Wami żegnam. Do następnego, cześć!